Już po raz 10 w Teatrze Warszawy można było spotkać się z tańcami dawnymi. Podczas korowodu zorganizowanego przez Staromiejski Dom Kultury przy współpracy z teatrem i Muzeum w Wilanowie przez scenę przewinęło się kilkanaście zespołów z całej Polski. Taniec dawny jest kultywowany w wielu ośrodkach kulturalnych w kraju. Tancerze przybyli zatem z Wrocławia, Krakowa, Poznania, Lublina, Mikołowa, no i oczywiście z Warszawy. Korowód trwał 2 dni.